Witam w kolejnym Janusz Poradniku, Debil Vlog 4. Dzisiaj sobie pomówimy, jak regulować zawory w maluchu oraz jak zdjąć gaźnik w maluchu. Zacznijmy od gaźnika. Jest to świetna konstrukcja. Nie zapomnijcie wykręcić korka, bo bez niego nie zdejmiecie wcale gaźnika. Teraz tak, ściąganie gaźnika to jest coś równie trudne w maluchu, jak nie wiem, rozcięcie łapy głodnemu niedźwiedziowi. Pierwsze co musimy zrobić, to odkręcić tą, nie wiem jak to się nazywa, już chyba zapomniałem. Robimy to kluczem oczywiście 13, bez zastanawiania się. W maluch to tylko na 13, jak był skręcany na kilka kluczy, 10, 13, 12 bodajże, coś w tym stylu. Także żeby rozkręcić i skręcić malucha, wystarczą 3-4 klucze i śrubokręt. I to jest właśnie bardzo mądra konstrukcja, ponieważ przy okazji ściągania gaźnika zawsze możemy sobie zawory wyregulować. Jeszcze tak upośledzonej konstrukcji już dawno nie widziałem. Po prostu ściągnąć gaźnik, to trzeba, nie wiem, rozkręcić pułapkę. Oczywiście podkładeczki, ich nie mogłoby zabraknąć. A właściwie by mogły zabraknąć, bo się zazwyczaj szybko gubią. O, tu jeszcze jedna jest. Ile to podkładka w ogóle, jakaś taka. Proszę, tu mamy nasze piękne zaworki. Wieczysko tutaj chodzi. Oczywiście się w maluchu nie reguluje zaworów śrubokrętem, bo to by było za proste. Potrzebujemy klucz bodajże. Gdzie gaźnik? Ściągamy tutaj ten przewód, co tutaj nadmiar spływa z komory pływakowej. Oczywiście trzeba, przy okazji też sobie możemy filtr wymienić powietrza. Dobra. Teraz musimy odkręcić przewód od pompki. Ja akurat zapomniałem specjalnie śrubokręta, także w ten sposób, jak większość z was zapewnie zauważyła, to nie jest maluch, bo tutaj mogę włożyć rękę. W maluchu to bym musiał tak to robić, bo nawet inaczej, o tak, o. I tu bym musiał to odkręcić jakoś. Że to nie jest maluch, to tyle nam lepiej. I się w ogóle cokolwiek da tu zrobić przy tym silniku. Zobaczcie, tylko że mi znowu aparat nie jest tak zawsze, jak w większości filmów. Kluczyk 10 teraz. I lecimy. To jeszcze nie jest sam sobie gaźnik. W ogóle mam gaźnik od Webera. I właściwie jestem wkurzony, bo dopiero co był czyszczony. Już się zatłukł jakiś jeden dzień, w sumie mu to zajęło. O, proszę bardzo. Halo, 997. No oczywiście śruba musiała spaść i się zgubić. Teraz właśnie tutaj była pod ten uszczelka, co nie. Co tutaj olej trzyma pasek gumolitu, to tutaj uszczelka. Uszczelka powietrze trzeba, żeby nie uciekało. To jest najlepsza konstrukcja, jaką kiedykolwiek widziałem. Dobra, to już tutaj odkręciłem innym kluczem. Teraz wyciągamy linkę od stania. O, dobra, pozostało nam już tylko tutaj to cięgno do gazu. Zdaniem bardzo fajna konstrukcja, żeby mi to do silnika nie wpadło. Wygląda to w ten sposób, że tutaj się zakłada pomiędzy te dwa właśnie taki blachy czy coś, otwór, co nie. I później się wkłada druta, zapina się i to nie spaduje, bez żadnego kręcenia, bez żadnych zawleczek. No i teraz odkręcenie malucha gaźnika tutaj płaskimi kluczami. Jest to zrobione zapewne umyślnie i też oczkiem się nie da, żeby tego szybciej wygonić człowieka. Nie, tylko trzeba tym takim już płaskim. Specjalnie to jest zrobione, żeby nie za szybko taki gaźnik.
silnik rozmontować i można było robić zawody skręcenia silników do malucha. I takie pierwsze miejsce. Gratulacje, wygrałeś tego malucha, co sobie go musiałeś skręcić. Tak to wygląda tutaj. Mam taką tam paseczek przy potem sąsiad 60 jedzie, będzie trochę głośno. W ogóle super miejsce w maluchu, nie? Bo tu odkręcasz sobie gaźnik, coś ci spada, plum! I olej do wymiany, pewnie silnik w najlepszym wypadku. W najgorszym wypadku, znając polską konstrukcję, to nawet maska by pewnie odpadła. Gdyby jakaś nakrętka spadła do silnika, nie? Hamulce by przestały działać. Nawet by przestało działać wspomaganie kierownicy, którego tu nie ma. Teraz można go już ściągnąć. Tak. No, i tu możemy zobaczyć, jak wygląda w środku tutaj maluch. To jest oczywiście nie koniec party. Jeszcze trzeba wcześniej to wszystko próżnić. A i właśnie dodam, to nie jest oryginalny gaźnik Webera, tylko produkowany na licencji. Bo oryginalne gaźniki to by pewnie nie miały takich problemów. Mimo już ta sama konstrukcja, jednak wykonanie. Może być nawet ten sam materiał. Ale takie to wszystko w PRL-u było. Dobra, pora na dmuchanko. Z okazji tego, że kompresor wyzionął ducha. Czekaj, chwilę. Lepszy rys jak nic. A to ci psikus. Cały dobra i moj. Zaworki się podregulują. Zawsze dzięki za oglądanie. Myślę, że udało mi się was namówić do zakupu jakiegoś normalnego auta. Dobra. Ściągnę tą szmatę. I teraz bardzo ważna rzecz w instalacji gaźnika. Tu nie ma być... Czekaj, coś się sypie zaraz. Lepiej go nie ruszać, lepiej żeby ten był... Tak jest. Dobra. Nie było mnie tu 5 minut, już zapomniałem, jak się go składa. Oczywiście mi się drzwi zamknęły. Już mam tylko to światło, co z tej lampki. Też ta lampka za bardzo mnie nie chce współpracować tutaj. Oczywiście krzywo na gwint naszła śrubka. Albo one to wszystkie krzywo musi się zakręcać. Albo krzywo, albo wcale. Podobnie jest z płaskimi wkrętami. Największa porażka tego świata. A nie, bo już takie były. Produkowane w Rosji, w Polsce. W ogóle w Układzie Warszawskim. Także świat już przeżył największą porażkę. Teraz pora to wszystko ponaprawiać. Nie mówię tu oczywiście o maluchu. Tej konstrukcji już się nie da naprawić. No tu gdzieś dziesiątka. O jest. Że się uda. W życiu. To nie takie proste. To nie może być proste. To musi być trudne. Będę po ciemku skręcał. Więcej widzę. Z tą lampką. Czy wy nie będziecie nic widzieć, bo ja tu wszystko widzę ogólnie. Z wyczuciem. Pamiętajcie, żeby to kręcić z wyczuciem, ale żeby tak, żeby klucza nie złamać. Czyli z takim silnym wyczuciem. Dobra, dlaczego sobie drzwi nie otworzę? W sumie, po co mi to?
komu to potrzebne. Ano tak. Od razu lepiej. Dobra. Dobra. Teraz tą parodię założę. Teraz jeszcze jedna parodia. Gdzieś ten wężyk, który nawet w umowie nie jest, albo nie, pierwszy link od tego. Link od jedynego gazu, jaki w maluchu działa. Czyli linkę do zasysania. Dobra, ósemka teraz. Dobra, teraz tutaj trzeba dokręcić te. O! Teraz dokręcę tu linkę. A, dobra. To wyprostować, żeby tu nie jakiś transformersów nie zrobiło kiedyś. To jest ta parodia wężyka. O. Oczywiście się sama opaska zakręciła, także się już nie da nałożyć tego węża nawet. To się samo to się naprawdę sama zakręciła, ja tego nie ruszałem. Nikt może to potwierdzić, też można przy tym niezły kabaret nakręcić. Trzeba przytrzymać z dołu. Musiałem zrobić cięcie, bo inaczej się nie dało po prostu. Uszczelka, która jest tu tak potrzebna, jak uszczelka pod, nie wiem, tam gdzie jest niepotrzebna. Wszystko na wyczucie, żeby plastik nie pękł. O, tu jestem, tu. Co to jest? Nie wiem, jakieś takie w środku takie ma ten jak filtr. Nie wiem. To by była zbyt egzotyczna konstrukcja, jak to dwa filtry w samochodzie. Dobra, i tu pójdą ten tegi, to się zateguje. Tutaj też ten tegi pójdą takie, o, inne trochę. Ten tegi, klucz 13. Bardzo szczęśliwy klucz. Można próbować go nie odpalić, bo nie odpali. No, jeszcze tylko uszczelka z dętki. Okay. O, to jest normalne. To jest zupełnie normalne. Tak samo jak i to. No, dziękuję za oglądanie. To był Devil Vlog 4. Oj, papier! Położył! Położył! Nie, ty tam hamujesz!